Dzień dobry wszystkim. No to zacznijmy. Jak widzicie, co tu się dzieje? Otynkowane filary po kolei idą do tynkowania. Drzwi już zostały wykute. Tu został naniesiony tynk. Praktycznie to świeżutkie. Widzicie, chłopaki robili. Wszystko oklejone, żeby jak najmniej zabrudzić. Zresztą jak widzicie, po prasach śladu już nie ma, wszystko wyniesione. Także myślę, że jutro będziemy kończyć to. Może się uda coś zagruntować, chociażby tamtą ścianę, bo tamta ściana jest gotowa do gruntowania, moi drodzy. No jest tutaj jeszcze parę rzeczy do wyniesienia i dość dużo jest tej roboty. Ale myślę, że w 2-3 dni robocze to ogarniemy. Poza tym jutro jeszcze chłopaki pracują. Także coś jeszcze dorobimy tutaj. Ławka tam moja do brzucha leży, ławeczka. Sprzęt do dźwigania sztangi przy martwym ciągu. Kolejny tutaj stojaczek pod sztangę, pod biceps. Maszyny jeszcze nie przyjechały. Maszyny planuję zwieźć za jakieś 3 tygodnie z Wrocławia. W międzyczasie jeszcze się dogaduję tutaj, moi drodzy, z jedną maszyną też na stos, na triceps. Także patrząc na to w tej chwili, to zobaczcie, jaka już się robi w tej chwili wielka powierzchnia. Tam oczywiście za, jak będą drzwi, no to będzie z tyłu szatnia, prawda? Drzwi, jak widzicie, są. I teraz tak, jaki jest pomysł na tą ścianę? Na tej ścianie na pewno będę chciał ustawić tutaj stojaki z hantlami na środku. Po jednej i po drugiej tam stronie będą pewnie jeszcze maszyny. Przez środek tej ściany od niemalże filara do drugiego będą szły lustra. A nad lustrami myślałem zrobić graffiti. Wydaje mi się, że to bardzo fajnie tutaj nam zrobi. Oczywiście ściany jeszcze będą gruntowane. I teraz tak, moi drodzy. No nie wiem, moja koleżanka mi obiecała gdzieś tam zorganizować kogoś, kto by mi zrobił fajne graffiti, przepraszam. Ale jeżeli chodzi o mój pomysł, to ja bym sobie... Generalnie mój pomysł jest taki, że biało-czarne graffiti, ewentualnie czarne z cieniami czy szary, ale żaden kolor, bo w momencie, kiedy wrzucę tutaj kolor, to wydaje mi się, że gdzieś tutaj stracimy na tej surowości, którą chciałbym tutaj gdzieś utrzymać. No tu jeszcze mamy filarki do dokończenia, tam też, tam nad drzwiami, jak widzicie, do tynkowania wszystko. Później grunt, wyłożenie wszystkiego, przygotowanie, obicie deskami tutaj jednej bramy, drugiej bramy, bo wszędzie będą wylewki. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wylewkę, to powiem wam tak. Już były, że tak powiem, porobione tutaj próby. I powiem wam tak, jak to wygląda. W najwyższym punkcie hali wylewki będziemy dolewać 4 cm czy 4,5, a w najniższym aż 13. No i co? No i wydaje mi się, że na tą chwilę to, co mogę wam pokazać, generalnie mówię tutaj o tych zmianach, prawda? Także no zobaczcie, no coś się dzieje. Wiadomo, że tutaj jeszcze na ścianie za mną będzie zamontowana klimatyzacja. No i zobaczymy, jak to wszystko dalej pójdzie. Jak to dalej będzie wszystko się zmieniać. Kolejną wrzutkę postaram się zrobić już po wylewce, w momencie, kiedy hala będzie zupełnie pusta, żeby dostrzec tą powierzchnię, która w tej chwili będzie przeze mnie adoptowana pod tą moją wymarzoną siłownię, a później znowu kroczek po kroczku, a to podłoga,
docinanie tutaj gum, już też mam zamówioną, klimatyzacja, no ja mówiłem, tak jak wspomniałem na poprzedniej wrzutce, kosmetyka, czyli miejsca na jakieś tam moje puchary, miejsca na moje dyplomy, medale, to na pewno będzie, tak sobie zaplanowałem, na tamtej ścianie. Także patrząc na to wszystko, mam nadzieję, że wam się zmiany podobają, mnie się podobają bardzo. Mam nadzieję, że wiele osób tam gdzieś w tyłku nie kuje. Mam nadzieję. I tak czy inaczej życzę każdemu z osobna dużo zdrowia w tym dla mnie troszeczkę niepojętym czasie. W czasie albo w okresie tej całej pandemii. Siła i honor. Larys Kielc. Hej.